Piotrek, no przez chwilę bardzo pachniało tam podium. Jak ci się skakało dzisiaj w Lillehammer? No bardzo fajnie. Myślę, że no na pewno po pierwszej serii mogłem się spodziewać czegoś więcej, ale myślę, że jestem bardzo zadowolony i tak z tego startu, bo skoczyłem dwa normalne skoki, takie jak umiem, choć i tak jeszcze brakowało takiego błysku, takiego po prostu takiego bomby skoku, ale myślę, że pomalutku trzeba robić swoje i te skoki myślę, no będą lepsze i lepsze, choć to i tak dobre są. Na warunki dziś nie możesz narzekać, co? Nie, warunki bardzo fajne, ja też tam miałem dwa razy punkty na minusie, także mi tam wiaterek delikatny pod narty sprzyjał. A ogólnie no to wiadomo, no było, czasem było delikatnie z przodu, czasem delikatnie z tyłu, tak to zwykle bywa na skoczniach. Ja akurat miałem ten plus, że miałem minus, no i w sumie no skoki fajne w tym drugim. Trochę telemark by mógł być taki ładniejszy, ale co zrobić? Chyba fajne jest to, że jak jeden z naszych gorzej skacze, to wtedy kto inny się pojawia. Raz Krzysiek Biegun, raz Maciek Kot, dzisiaj ty. Na pewno, widać, że mamy bardzo silną drużynę. Każdy z nas prezentuje bardzo dobrą formę. Jeszcze nie pokazujemy tego wszyscy naraz, ale myślę, że pomalutku to będzie, no... Pomalutku te skoki całej drużyny będą bardzo wyrównane, bo myślę, że jesteśmy na bardzo wysokim i równym poziomie. Także no, oby pomału do przodu. O. Czyli już czekasz na następne konkursy w TTZ? Ja wiem, czy czekam. No normalnie, no. Teraz mamy wieczór, myślę, że się gdzieś przejdziemy. No, a potem no to wiadomo do domu i trening na spokojnie. Na spokojnie trening, no i do TTZ, myślę, z pozytywnym nastawieniem walczyć o kolejne punkty Pucharu Świata. Piotrek, powodzenia. No, dzięki. Piotrek, żyło! Popisz mi! Piotrek, żyło! Piotrek, żyło!